Hej, cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Draco, widzimy się w kolejnym odcinku Wiedźmina 3, po dość długiej przerwie, dla mnie, dla was niekoniecznie, bo w sumie tylko przez chwilę odcinka nie było, ale to nie ma znaczenia, jesteśmy oczywiście w dodatku krew i wino i dlaczego to są jakieś mglaki, halo? Oczywiście kontynuujemy wątek główny, mamy odszukać siedzibę Wichrzy. Fuck, jak ty żeś mnie pierdyknął. O, ten już ma taki troszkę większy poziom, nieważne. W każdym razie słuchajcie, takie nowinki dla was. Te odcinki będą się pojawiały z Wiedźmina już raczej regularnie, bo tak znowu je nagram, wiecie, tak milion tysięcy na raz. Ale tak sobie tak ostatnio, słuchajcie, sam sobie pogrywałem w Assassina. Najpierw w Originsa. W sumie jeszcze muszę przejść dodatki do niego, no ale w każdym razie chodzi o to, że Jezu, jakie teraz, jak włączyłem właśnie po tym czasie, jak nie grałem w ogóle w Wiedźmina, włączyłem właśnie tego Originsa, teraz znowu Wiedźmina. Słuchajcie, te sterowanie tutaj to jest po prostu jakaś masakra. Tak się przyzwyczaiłem do tego Originsa, że słuchajcie, teraz może być problem. Chociaż no Wiedźmin no zawsze był gdzieś tam trudną grą. Ale, ale mglaku, czemu się stąpić? Bo w sumie... A bujaj, ty się nie będziesz stąpił. Tu masz 40 poziom, ja mam chyba troszkę inny. Nieważne, mam nadzieję, że... Nigdy nic dobrego nie było. No, też tak uważam. Mam 50 metrów do celu. Jak zwykle to jestem pokiereszowany. Wszystko, słuchajcie, na sam start odcinka. Bożeż ty mój. Pierdzielną mnie. Dobra, Geralt, weź się tutaj może. O kurde. To myśliwski. Okej, czy tu jest jej chałupa? A tu mnie biją jakieś otwory. Dobra, napiję się tych eliksirów, mówię. I też jak w ogóle w Assassinie bardzo polegałem na łuku. A tutaj, no tego łuku niby jest ta kusza, no ale generalnie zupełnie inaczej się tego używa. Dlaczego te psy mnie tej gryzą, biją, jedzą, żrą? Życie mi się nie regeneruje, wszystko jest takie trudne. Ale słuchajcie, ja dam radę. Aha, ty nie skaczesz po tym. I czy one mnie zeżrą? To jest jakaś porażka, poczekajcie, bo ja sobie nie mogę pozwolić, żeby pieski mnie zjadły. Co to jest? A, to są barwniki. Alchemia, no może niekoniecznie, ja bym chciał, słuchajcie, coś zjeść sobie. Wiem, że tak, wiecie, jak z marszu, co, z czekolada? Toffee, myślicie, że toffee się nadaje do jedzenia? Poczekajcie, zobaczmy, może najpierw mam eliksiry. Ulepszony, co to jest? To powinien być jaskółka, która powinna przecież mnie tutaj regenerować żyćko właśnie, halo. A dużo tu jest takich magicowych rzeczy. Słuchajcie, może tylko na nich działa, bo to są w sumie takie bestie no, duchowe. Ja pierdzielę. To jest po prostu dramat, to jest po prostu cyrk. Chyba, czy wy już znikniecie, czy wy jeszcze żyjecie? No to też jest taki problem, że generalnie przecież nie będę miał checkpointa, przecież jak one mnie zażną. Mam tylko teraz życie mi się naładowało. Może tam ten jakoś był, który cię powodował, że życie mi się nie ładuje. Nie wiem, w każdym razie z tym już jest jakoś łatwiej. Nie sądziłem, że ta wichta tutaj, słuchajcie, na nas takie demony napuści, że ja będę się tutaj, wiecie, teraz z nimi. Halo, miecz masz za krótki. Przez 3 minuty teraz bawił. O, tu głupi psie. Jest zarżna. Dobra, dzień dobry, dziękuję. Checkpoint. Tak, jeszcze sobie pierdzielni tam. Tak, ja wolę Igni. Przecież z tymi duchami zawsze w sumie. Mam wrażenie, że łyżki wystukują jakąś wiadomość. Jakby chciały mi coś powiedzieć. Nikt nie zasiądzie z tobą do stołu. Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Już nigdy nie zechcesz spojrzeć na siebie w lustrze. To brzmi jak klątwa. Ktoś chyba ma obsesję na tym punkcie. Regis wspomniał coś o klątwie ciążącej na tym miejscu. To nie może być przypadek. Warto się tu rozejrzeć. No to się rozejrzymy. Muszę przetrząsnąć to miejsce i znaleźć ślinę Wichta. Ten Wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Czemu ten? Ja myślałem, że to staj, w ogóle wiecie, że to czarownica. Słuchajcie, wyszedłem z tego wątku, muszę się znowu wkręcić w Wiedźmina. Ja wiecie, już tak za ciosem pójść, skończyć właśnie tę grę. Nie wiem, czy będę ją maksował, bo generalnie, słuchajcie, teraz mam taką chcicę na... Zwyczajna łyżka. Stara. O, super.
na maksowanie gier. Parę już mi się udało wymaksować. Teraz jestem na etapie maksowania misternie wykonana. The Walking Deadów. Musi pochodzić z drogiej zastawy. A tu co masz w tym? Podnieś. Poczytamy od razu. Nikt nie jeść boli, lustro kłamstwo, nie? Dziewczyna opisała, jak powoli przemienia się w potwora. Zaraza. Rozbite lustro. Jakby ktoś nie mógł znieść własnego odbicia. Może potworem jest autorka tego dziennika. No i co teraz, Geralt? Opcjonalnie, odczytaj w bestiariuszu. No może odczytamy w bestiariuszu, co tam tutaj o wichcie nam ludzie mówią. Ja w ogóle nigdy nie czytałem tego bestiariusza. Poczekajcie, to pewnie będą jakieś koty przeklęte. Poroniec niekoniecznie, cyklop, Goliat. O, pamiętacie Bożątko? Jezu, ile to jest wspomnień w sumie z tymi potworami wszystkimi. Pojady to raczej nie jest trupojad, ale gdzieś tam wiecie. Przewicht jest, patrzcie. Mówi się, że martwi lubią się w ciszy. Próbują. Nie wiem jak martwi, ale wicht na pewno. O, to było coś tam, co jest dobre na nie. A, bestiariusz. Gdzie jest bestiariusz? Aj, kurde, i teraz muszę wszystko nowa potwory. Istoty przeklęte. Tutaj. Trupojady. Wicht. Co znacie dobre? Olej przeciwko trupojadom i znak akcji. Dobrze. Halo. I co teraz? Poczekajcie, bo... Nie ma łyżki, która cię nakarmi. Ten, kto tu mieszka, potraktował to dosłownie. I chyba ciągle szuka właściwej łyżki. Łyżka. Nic w niej niezwykłego. Myślicie, że tu zszedł sobie ten ktoś do piwnicy? Ja nie wiem. A tak, ściana, brawo, Geralt. O, łyżki, łyżek więcej. To rzeczywiście wygląda jak leże wichta. Dość nietypowe, ale jednak. Gdzieś to musi być jego kocioł. Ten wicht jest prawdziwym kolekcjonerem. Zwyczajna łyżka, stara. Jest kocioł, którego szukałem. Wicht niespecjalnie dba o porządek. Stół, zastawa, wicht, który tu mieszka, szykuje chyba jakąś ucztę. Niestety kocioł jest pusty, a Regis potrzebuje wywaru. Nie dostanie wywaru. Nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zaszyć się w miejscu z widokiem na kocioł i poczekać na ślinianki oraz ich właściciela. Łyżka, nic w niej niezwykłego. Podążaj za czym? Nie muszę tego kraść? Zaraza. Muszę go złapać. Dobra, poczekaj, bo on ci ucieknie, Geralt. Już zostawiamy go, idziemy za Smrodkiem. Bo jakowy, takowy sobie tutaj, no czuć po nim. Ampolos. Ja mam nadzieję, że... Axie. Ja będę miał w ogóle chwilę, żeby, wiecie, coś tak rozkręcić. I wiecie, mieć miejsce, żeby się z nim tutaj zabić. Jezu, ile ma łyżek. Buchcik nie zdążył przygotować wywaru. Na razie to tylko woda zmieszana z pomyjami i błotem. O kurde. Słuchajcie, bo ja mam wrażenie, że to jest w ogóle ustawione, jak się wiecie, hiper, mega wielki level trudności.
Czekajcie, właśnie zapomniałem, że jeszcze alchemia. Moi drodzy mili, czekajcie, oleje. O Boże, oleje. Przeklętym. Jak wygląda przeciwko? Czerwony powinien być. Trup pojadą, właśnie, miecz srebrny. O. Teraz to coś ci zabiera tutaj w ogóle. Czekajcie, jeszcze cię z akcji pociągnę, proszę bardzo. Na bardzo niskim poziomie, co prawda, jest mojej akcji, no ale. O kurde, czekajcie, jeszcze może tak sobie wezmę. O. Gromy kłykniemy. Może to w sumie jaskółeczka moja miła. Co by ci z gniazdka się wbiła. Aha, super, czekajcie. Bo tu widzę, że to będzie jakaś dłuższa rzeź. Się toczyła, strasznie szybko się tutaj miecze psują. O, jeszcze się spłonął. Może my nie musimy go zabijać? Nie no, śmieję się, przecież jest takie zadanie. Wyłaź. A ja byś tu w łyżkach siedział, tu patapianie. Strasznie mi się nie podobasz. Chodź tu. Strasznie dziwna jest walka z tym jego mościem. Z zbieraczem łyżek, to nie wicht. Może wicht to po ichniejszemu zbieracz łyżek. A ja nie pamiętam. Muszę tutaj przedstawić mi z powrotem historię tego tego człowieczka. Czemu coś taki niemiły, halo? Czekajcie, bo drzwi. Jak ja mam to zrobić? Nie mogę. Zdobądź ślinianki wichta. A, bo on tutaj tu się rozłożył, ale tutaj zgubił ślinianki. Okej, okay. To ma sens w sumie, nie? Czy już mogę się ruszać? Mogę się ruszać. Powiedzcie jeszcze tylko, że tutaj mam wyjście z tego jego tutaj właśnie. Tej jego nurki. Dobra, zbieramy wszystko. O, ta super, jeszcze. Letce pędzę. 7 kilo. Czekajcie, jest jakieś dobre? Nara. Z takim badziewiem, a to? No to też jest słabe. Mamy 13 tysięcy. Może uda mi się dojść kiedyś do tego. Do czego? No, żeby, wiecie, posprzedawać te rzeczy. Do kowala. Wróć do Ragisa i zdaj mu relację. O kurde, teraz tutaj te potwory będą mnie goniły. Oczywiście postaram się z nimi tutaj nie wdawać w żadne pojedynki, bo nie mam na to czasu i energii, ochoty. Chodź tu, płotka. Oczywiście, słuchajcie, przyzwyczajenie z Assassina już chciało się wkraść. Chciałem sobie kliknąć, wiecie, na mapę. Aha, ta poziom paniki. A zwal mnie, tylko to po prostu sam cię zwalę. Chciałem cię na mapę kliknąć i przeteleportować się do punktu szybkiej podróży. A tu, klops, tu jest trochę trudniej niestety. Nie ma tak łatwo. Czy mam wrażenie, czy ten koń jakoś tak... Patata, ja jakby chciała, nie mógł. Może to tak było, czekajcie. Nie, tym się chodzi. No, nieważne, nie można, wiecie, przechodzić 10 tysięcy gier na raz, bo potem sterowanie się myli. Ale zobaczcie, jaka piękna gwieździsta nos. Czy to nie jest urocze? Jest urocze, prawda, że jest urocze. A i ogólnie, jak tutaj sobie jechałem... Czekajcie, że zmienię na igni. Jak sobie jechałem do tej misji, bo tam miałem jakieś 600 metrów, żeby dojechać. To jakieś zadanie przypadkowe, poboczne wziąłem i tu myślałem, że to właśnie ci ludzie tutaj są. Taki jakiś koleś, słuchajcie, wiecie, tam jakiś ranny, tutaj bez ucha, bez nogi, bez ręki na mnie czeka. Powiedziałem, przyjdę, pomogę ci. No i dupa, kiedy indziej to zrobię, albo wcale. Jakoś tak się wzięło, słuchajcie, i nie mam czasu robić misji pobocznych, nie ma czasu napić mi na tyle, ile bym chciał mieć. No ogólnie jak nagrywam, to mówię teraz jakoś tak. Ten Assassin strasznie mnie pochłonął i tak grałem sobie for fun w niego. A tej, wiecie, teraz pogramy sobie for fun w wieśka. To te świetliki tu w ogóle latają takie, powiedziałbym, urocze. A tutaj co to za jakaś taka, no ta, miałem powiedzieć, ładna altanka, ale widzę, że podka się przestraszyła, bo tu pewnie jakieś znowu duchy są. Dzień doberek, moi mili państwo. Czy otwarte macie wrota? Otwarte macie wrota? A, żebym się nie spodziewał tego nawet. Już wiecie, spodziewałem się raczej takich znajdź klucz, wybij 10 tysięcy ludzi. A, czyli teraz jesteś na górze. Aha, bo już wiem, gdzie jestem. No właśnie. Wszystko człowiek może zapomnieć. Wszystko. Bulion z ręki swojego przyjaciela? Widzę, że humor ci się wyostrzył. Nie jesteśmy kanibalami. Pobrałem z ręki tylko fragment tkanki, który wystarczy do sporządzenia mikstury pogłosu.
A co z resztą ręki? Spaliłem ją, tak jak nakazuje nasz kodeks. A właśnie, Kruk doniósł mi, że udało ci się zdobyć potrzebny składnik. Przydatne z nich stworzenia. Często korzystasz z ich pomocy? Staram się jej nie nadużywać. Jednak rzeczywiście czasem się przydaje. Teraz chciałem mieć pewność, że w razie, gdyby coś poszło nie tak, będę mógł szybko przybyć z odsieczą. Dzięki za troskę, ale jakoś sobie poradziłem. Długo ci zajmie dokończenie pogłosu? A, no i co z tym ostatnim składnikiem? Widzisz, tu jest pewien problem. Otóż mikstura wymaga dodania krwi istoty z tego samego gatunku, co ta, której wspomnienia będzie przywoływać. To nie powinien być problem. Znam jednego wampira wyższego, który na pewno nam pomoże. Prawda, Regis? Rzecz w tym, że to nie jest takie proste. Podczas twojej nieobecności próbowałem znaleźć zamiennik, ale niestety obawiam się, że takowy nie istnieje. Nie rozumiem. Nie możemy po prostu pobrać trochę krwi od ciebie? Chodzi o krew w stanie pobudzenia. Jak zapewne wiesz, wampiry wyższe zmieniają swoją zewnętrzną powłokę. Wraz z ciałem zmienia nam się również skład chemiczny krwi. Krótko mówiąc, będę musiał się wprowadzić w stan silnego pobudzenia psychoruchowego, czy też krócej szaleństwa. A to będzie bardzo niebezpieczne, zarówno dla mnie, jak i dla ciebie. No dobra, to co chcesz zrobić? Odwiedzimy starożytną posiadłość wampirów, Tesza Mutna. Znajdziemy w niej podwieszane klatki. Wejdę do jednej z nich. A ty w tym czasie zwabisz potwory. Kiedy będę w klatce, będziesz je zabijał. To powinno zapewnić nam sporą ilość krwi. No na tyle dużą, by jej zapach doprowadził mnie do szaleństwa. Co to za miejsce? To Tesza Mutna. Miejsce kaźni. Dawno temu, kiedy byliśmy tu jeszcze stosunkowo niedługo, żył wampir wyższy imieniem Khagmar, który tak rozsmakował się w ludzkiej krwi, że w ciągu jednej nocy potrafił wypić całą wioskę. To przysporzyło sporo kłopotów całemu naszemu rodowi. Ludzie bowiem, zmęczeni życiem w ciągłym strachu, zaczęli urządzać na nas polowania. Zatrudniali czarodziejów i wiedźminów, żeby nas tropili. Przecież i tak nie daliby rady was zabić. Ale byli męczący, jak wybacz porównanie, komary wiecznie brzęczące koło ucha. Pozostałe wampiry postanowiły, że trzeba coś z tym zrobić. Złapać Khagmara i ukarać. Wówczas w lochach Tesza Mutna powstało miejsce kaźni. Umieszczono tam klatkę ze specjalnego stopu srebra, dalwinitu i stali meteorytowej. Pochwycono Khagmara i zamknięto go w klatce. Siedział tam ponad 200 lat, nieraz wpadając przy tym w szał. Stąd wiem, że klatka raczej wytrzyma. No dobrze, nie ma co zwlekać. Prowadź do tego Tesza Mutna. Już, już. Jeszcze tylko jedno. Co to było? Krew. Kruk udzielił mi ostatniej przysługi. Zażyłem też sangurium, preparat, który wyczula zmysł węchu. Dzięki niemu będę czuł zapach krwi stokroć bardziej niż zwykle. Oszalałeś? Przecież jesteś po odwyku. Geralt, twoje oburzenie mi pochlebia, ale proszę, uspokój się. Nie miałem wyboru. Zresztą... klamka zapadła. Chodźmy do Tesza Mutna, bo już czuję, że jestem na lekkim rauszu. I zaczynasz mi zbyt dobrze pachnieć. No to co? Ruszajmy. To tutaj.
Miejsce kaźni ofiar znajduje się pod ziemią. Prowadź. Robota parszywców. Żerowisko muszą mieć całkiem niedaleko. Zgadza się. Mówiłem ci, że tu jest niebezpiecznie. Za tą ścianą znajduje się wampirzy loch. Ciekawe. Widziałem już naprawdę wiele, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. To zawsze zaszczyt. Móc pokazać coś nowego takiemu wyjadaczowi jak ty. Pozwolisz, że otworzę. Jak to zrobiłeś? O, to stare zabezpieczenie przeciwko ewentualnym nieproszonym gościom. Drzwi otwiera mechanizm zwalniający, który reaguje z krwią wampira wyższego. Specjalne mechanizmy, wampirza twierdza. Tu są, musiało być kiedyś dla was ważnym miejscem. Wciąż jest. Podczas koniunkcji sfer tu otworzyła się brama z naszego świata. Kurczę, ale to, tak wziąłem, bo tak wiecie, leżało, no nie, normalnie bym nie brał. Tak to wywalę. Kurde, 6 kilo jeszcze mamy nadwagi. Ja tu nie mam czego wyrzucić za bardzo. Dobra, to ile waży? Też za mało. Może poczekajcie, tutaj są jakieś skóry niedźwiedzie. Też miałem zostawić te wszystkie rzeczy. No jeszcze za lekko mamy. To trudno, najwyżej będzie się kupowało, albo będę się martwił później. Powinienem pozostawiać, wiecie, te rzeczy w swojej skrzyni. Ta kraina była pierwszą, którą ujrzeliśmy. To złe miejsce. W powietrzu wisi śmierć. Bo wiele osób dokonało tu żywota. Aha, myślałem, że on jeszcze coś będzie mówił, dlatego ja się zamknąłem. No, bardzo ładnie wygląda wieża, także mam nadzieję, że nie będę musiał tutaj walczyć. Wiecie, znaczy walczyć tak bardzo, bo generalnie to, że będziemy walczyć, to... Widzę, że zgromadziliście tu osobliwą biblioteczkę. Na pewno tutaj, kurde. Ale ja nie brałem w tym udziału. Glify wydrapane w skale. Kiedyś były pokryte. To się zastanawiam, czy na przykład tu będą miecze, czy nie będzie, czy w ogóle ma sens, o sorki, zbierać te rzeczy stąd. Bo teraz, halo, poczekajcie, te czaszki można wyrzucić. Kulik, czy to jest niedźwiedź? Biały wilk. O, to ważyło trochę. Coś oznaczają? To są symbole. Gdybyście to nazwali plemion, które rozeszły się po świecie po koniunkcji sfer. Moi przodkowie umieścili je tu, żeby przypominały, skąd się wywodzimy. Cele? Kogo tu trzymano? Ach, to wielce niechlubna karta w historii mojego ludu. Wolałbym nie przywoływać dawnych demonów. Co to Co to za plemię? No i się skończyły pogaduszki. Widzicie, nie ma pogaduszek, nie ma plemienia. Urocze miejsce. Co tu robią te klatki? Mówiłeś, że trzymano tu tylko jednego wampira. A tak, widzisz, moi przodkowie nie byli zbyt humanitarni. Uznali, że najlepszą karą dla Kagmara będzie dręczenie go zapachem krwi, której nie będzie mógł skosztować. Dlatego trzymali tu również ludzi. Ludzi, z których upuszczali krew. Kagmar szalał z bólu i złości, a ludzie wykrwawiali się i umierali. Potraktowali ich jak bydło. Chciałbym zaprzeczyć, cofnąć czas, ale to niemożliwe. Mogę odczuwać jedynie wstyd za moich pobratymców. Nie obwiniaj się, nie mogłeś nic zrobić. Bierzmy się do roboty. Racja. Przygotowałem przynętę. Rozłóż ją, proszę. Najlepiej przy wejściach do tuneli, wtedy zapach najskuteczniej się rozniesie.
O, tutaj chyba mogę? Umieść przynętę przy wejściach do tuneli, żeby potwory szybciej wyczuły zapach. Nein, co to stało? Poczekajcie, bo... A, dobra. Nie przechodzą, kiedy sobie pomyślę, skąd te tunele się tu wzięły. To była naturalna kolej rzeczy. Zapach śmierci przyciągał trupojady. Lub co tam masz robić i nie denerwuj tej mnie. Halo. Czekajcie, bo tutaj widzę, że... Spłonie w to nie spłonie, bo... Tu muszę postawić, a nie mogę tu postawić. Halo, muszę mnie denerwować. No nieistotne. Może tutaj będę mógł? Tego nie będę zbierał, skoro on tam nie chce gadać, to niech nie gada. Ale też mam nadzieję, że... O! Jak ja to mam tu postawić? Czekajcie. Co tam? Aha, rozłożył. Trzy rozłożone. Została ostatnia. Myślisz, że to zadziała? Mam nadzieję. A, mięso tak... cuchnie tak, że czuć je chyba w Nowigradzie. Czekajcie, bo chyba się za... Myślałem przecież, sobie zapiszę grę. Czego nie mogę tego tu postawić? I właśnie w takich momentach mnie ta gra irytuje, że ona jest taka, no... O, tutaj. Troszkę jednak stara już. Chociaż no nie szczerze, jest tak mocno. Co teraz? Wejdę do klatki, a ty mnie skujesz. Stop, z którego jest zrobiona, blokuje przemianę we mgłę. Wydawało mi się, że nie będziesz chciał uciekać. Będę cierpiał i jedyne, o czym będę myślał, to żeby przestało mnie boleć. Wtedy nie ręczę za swoje czyny. Pośpieszmy się. Potwory zwietrzyły przynętę. Poza tym zaczyna mi się już kręcić w głowie. Od krwi? Ktoś, kto nie przeżył wampirzego łaknienia krwi, nie wie, co to jest pragnienie. Może umówimy się na jakieś hasło? Wiesz, gdybyś czuł, że już nie dajesz rady. No ojej, czekajcie, bo... Nie wiem. Uspokoję cię jakoś. Hej, spokój, Geralt. Nie będziesz w stanie. Po prostu miejmy to za sobą. Dlaczego? Halo, czekajcie, bo... Czemu ja tą pochodnię mam? Dlaczego on nie bije? Czekajcie, coś... A, tak, jeszcze zbroję mi zepsuj, wszystko mi zepsuj, ja to nie będę miał co robić. To wywal na razie, może co? A to chyba, że tutaj się czekajcie bierze. Aj, fu. No nie mogę w ogóle. O, dobra, nie mam. Nie mogę bić w ogóle i to było przykre. No ale jak mówię, wracając do rozgrywki, to ciągle, zawsze trafia nam się taka najgorsza, brudna robota. Taki gimi tu przedstaw, nieważne. Tak, parszywku. O kurde, to nie wiem, że góle wybuchają. Aha, Regis poczuł krew. I dlaczego na mnie tak zaćpały? Mówię, muszę głód Regisa. Zwracać uwagę bardziej na moje zdrowie. O kurde, jeszcze taki wielki tu się wziął z respiu. Geralt tu się bierze i zacina mi z tą pochodnią. No, może być ciężko. Ile tej krwi tam jest? Macie troszkę? Za mało chyba jeszcze. Dobra, ten wybuchnie sobie. Dawaj. Jeb, dobrze, ładnie wybuchasz. Kurde, moja krew. Panie człowieku, czy tam panie potworze? To jest gnilec, chodź mu. Szwakensz i dupa, Jasio, jak mnie zabije, to dopiero będzie porażka.
Może właśnie. Dobra, zginęc, 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 jep, jep, jep. Wybuch, wybuch, nie ma go. Trzymasz się? Jest. Jest coraz gorzej, ale dam radę. Dobrze, posłyszę kolejne. Tak czy inaczej, no tak czy inaczej. No będziemy musieli. Czemu nie mogę jak ja chcę? Ja pierwszy, no weź już tą pochodnię, Geralt. O dobrze, widzicie, dopóki jestem w walce, to on bije, ale jak tylko przez chwilę miecza nie używam, to on łapie tą pochodnię. Chyba po prostu za ciemno, ja się boję może ciemności. Wiecie, dawno chłopak nie grał. Dobra, teraz się tak zmutowałem. No i znowu ma tą pochodnię, łapie, weź ją wywal. Dobrze! To taki trochę nietoperz był. Przecież mi jakoś tak gorąco się też zrobiło. A, czy to żyćko będzie mi się regenerowało? Może tak, czekajcie, jeszcze wezmę sobie, zrobię jakiś inny eliksir sobie wsadzę, bo to jest, słuchajcie, jakaś masakra. Orka, orki z Majorki, nie, to poczekajcie, był zatrucie eliksirami 25, taki co wiecie, odtruwa. A jak zwykle, nie wiem, zatrucie eliksirami. Też nie to. Odwar też nie. Oj. Kurka, rurka. Nieważne. Mam nadzieję, że nie umrę. Trzeba będzie to jakoś przeżyć. I te góle też nie są za łatwe. W tych grze jest wszystko trudne. Gram na najłatwiejszym poziomie trudności, a tak dostaję w ciry. Dobra, nie, tutaj trzeba coś zrobić, wykombinować. Może jakieś żarcie byśmy mieli? Mamy jakieś niby te tofi, poczekajcie, byśmy sobie zrobili zamiast. Pierożek, też sobie zjem pierożka, a se co, jajka też jemy. Wszystko potrzebuję teraz. Proszę mnie nie bić. Mogę zapisać w trakcie gry? Nie mogę. Znaczy w trakcie walki. Bo nie chcę ginąć, kurczę, to będzie bezsensowna walka, od nowa przechodzić. Nie mam tyle czasu. Czekajcie. Dobra, weź to bywa. Pięknie, Geralt. Słuchajcie, mam czas. Ten sobie jeszcze zmienił to na igni, superancko. Nie wiem też dlaczego nie wyświetla mi się, no i patrzcie, widzicie? Znowu ten miecz ma. Znaczy pochodnie, dobra, o, aha. Pochodnia. O, niech ma okulary. Czyli ja widzę się. O, dawaj, dawaj, dawaj. Kurde, no i musiał mnie uderzyć. Ulepszony biały miód F. O, to odtruwało, to ja nie wiedziałem, że to odtruwa. Wszystkiego muszę się nauczyć od nowa. I czy w ogóle mam wrażenie, czy te potwory to po prostu nowe coraz bardziej przychodzą. Aha, super, że ten wielki jeszcze bydlak przyszedł, superancko, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze zjedzmy, tak, pewnie, bo jeszcze ciebie tu nie było. Ale coś czuję, że jak ten pasek krwi mu się naduje do końca. To będzie filmik? Nie, nie ma filmiku. Czy muszę ich wszystkich pozabijać? Aha, surowe ziemniaki nie jest, nie jest ich, bo jeszcze w gorączkę jeszcze, Boże, Geralt. Same problemy z wami. Pardon, sik. Ja tu jeszcze szybciutko muszę zweryfikować moje jaskółeczki. Poczekajcie, ulepszony. Aha, superancko. To może być, słuchajcie, masakra. A te potwory nic się nie boją. Nic a nic. Dobra, chodź, gulku. Bo chyba wytrzymaj tak sumie... jeszcze, już cię opuszczę. Aha, trzeba było to przeżyć. To była masakra, słuchajcie, taka strasznie ciężka ta walka.
Musisz jeszcze wytrzymać. Za kilka godzin krew zaschnie, jej zapach nie będzie cię trafił. Zabiorę cię stąd. Mikstura. W tym stanie nie dasz rady jej przygotować. Pomogę ci. Lepiej ci? Cóż, szczytową formą bym tego nie nazwał i zapewne nieco mi zajmie, nim dojdę do siebie, ale dziękuję, już lepiej. Przygotowałem pogłos. Na pewno zrobiłeś wszystko wedle receptury? Nie pomieszałeś proporcji czasu ważenia? To ważne. Najmniejsza pomyłka, nawet wiedźmina, może drogo kosztować. Spokojnie. Mam trochę wprawy w ważeniu eliksirów. No dobrze, w takim razie zaczynajmy. Przepraszam. Ja tylko na szybko. Wepchnął się pan w kolejkę. Ależ, panie hrabio, mam spotkanie. Zaraz raz. Proszę pana, pan był pierwszy. Proszę, pan usiądzie. Ten pan był tu pierwszy. Rusz się w tej chwili, bo pożałujesz. A, rozumiem. Nie wiedziałem, że to znajomy jaśnie pana hrabiego. I wtedy kazałem mu zejść i ustąpić miejsca, żebyś widział, jaką miał minę. Nieźle mu daliśmy popalić, prawda, Detlafie? I wtedy moja matka, proszę sobie wyobrazić, uparła się, żebyśmy kupili ten młyn. Zabawne, prawda? Ale przynajmniej teraz mam co opowiadać przyjaciołom. Wybacz mi. Co?
Nareszcie się obudziłeś. Wierzgałeś jak jakieś zwierzę złapane w sidła. Zacząłem się obawiać, że jest po tobie. Nie było to zbyt przyjemne, ale ważne, że się udało. Co zobaczyłeś? Zamordowanie Delacroix nie przyszło Detlafowi łatwo. Wygląda na to, że się z nim zaprzyjaźnił. Mimo to go zabił, a ciało poćwiartował. Potem wpadł w furię i oderżnął sobie rękę, którą dokonał morderstwa. Bardzo interesujące i zupełnie niepodobne do Detlafa. Widziałeś coś jeszcze? Było coś, co pojawiło się w wizji dwukrotnie. Stoisko Pucybuta. Detlaf poznał tam Delacroix i wrócił w to samo miejsce po jego zamordowaniu. Osobliwe. Kram znajdował się chyba gdzieś w portowej części miasta. A sam Pucybut zachowywał się, jakby znał Detlafa. To byłoby jeszcze bardziej osobliwe. Może warto porozmawiać z tym młodzieńcem. Choć nie spodziewałbym się rewelacji. To nasz jedyny trop. Idę pogadać z dzieciakiem. Idziesz ze mną? Dołączę później, jeśli pozwolisz. Nie czuję się jeszcze na siłach, żeby stąd wychodzić. Rozumiem. W takim razie odpoczywaj. Wrócę, jak się czegoś dowiem. O, patrzcie, zaraz skuczę levelów, sobie natłuczemy. I dlaczego, słuchajcie, Geralt ma takie schizy? A, bo jest potem w sumie trunku. Leżę w bestii, odszukaj przy... Dobra, nieważne, w każdym razie, słuchajcie, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Już niedługo następny, także trzymajcie się, do zobaczenia. Jeszcze poczytam sobie książeczki, proszę bardzo. Trzymajcie się, do zobaczenia i pa, pa.